Dzień dobry Państwu, mamy godzinę 12, więc czas na rozpoczęcie naszego dzisiejszego webinaru. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam, dziękuję za obecność. Nazywam się Konrad Dyda, jestem doktorem nauk prawnych i radcą prawnym zajmującym się m.in. tematyką zamówień publicznych i będę miał ogromną przyjemność poprowadzić dzisiaj już po raz kolejny dla PZP24 webinar poświęcony tym razem kwestiom dotyczącym postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Pozwolę sobie udostępnić prezentację. Tu dzisiaj standardowo oczywiście bardzo proszę o wyłączenie mikrofonów i kamer w czasie tej prezentacji i zadawanie ewentualnych pytań na czacie. Mam nadzieję, że pod koniec naszego spotkania będzie chwila na udzielenie odpowiedzi na te pytania. Jeżeli by czasu nam zabrakło, bądź gdybym nie był w stanie tak od ręki na Państwa wątpliwości, pytania odpowiedzieć, to oczywiście będę zapraszał do kontaktu mailowego. Myślę, że te wstępne zasady są jasne, tym bardziej, że spotykamy się po raz kolejny i tutaj nic się nie zmienia w naszym sposobie postępowania, więc przejdźmy już do dzisiejszej prezentacji, do dzisiejszego tematu. Zamawiający przed Krajową Izbą Odwoławczą. Proszę Państwa, na samym wstępie, na samym początku chciałbym powiedzieć rzecz, która raczej odkrywczą za bardzo nie jest i tutaj Ameryki też raczej nie odkryje. Postępowanie przed KIO może naprawdę dotyczyć każdego z Państwa. Zamawiający przed Krajową Izbą Odwoławczą, moim zdaniem każdy zamawiający prędzej czy później z takim postępowaniem się spotka, z tego względu, że takie moje doświadczenia i obserwacja rynku wskazują na to, że wykonawcy po prostu coraz chętniej skarżą różnego rodzaju czynności, zaniechania zamawiających, próbują bronić swoich racji, swoich praw właśnie przed Krajową Izbą Odwoławczą. No, moim celem w dniu dzisiejszym nie jest kompleksowe omówienie postępowania przed KIO. Nie o to mi tutaj dzisiaj chodzi. Ja bym chciał wskazać na kilka takich zagadnień, które moim zdaniem z takiego praktycznego, codziennego punktu widzenia mogą być dla Państwa istotne. No oczywiście z codziennego punktu widzenia mam tutaj na myśli sytuację, w której rzeczywiście spotkają się z Państwem ze skargą do Krajowej Izby Odwoławczej złożoną przez wykonawcę, przez uczestnika postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. Więc właśnie, nie będę omawiał całego toku postępowania przed Krajową Izbą, tym bardziej, że to są takie raczej techniczne kwestie. Poprzednie prawo zamówień publicznych jasno, jak chodzi o samą procedurę przed KIO, odwoływało się do kodeksu postępowania cywilnego. No dzisiaj już tego odwołania w prawie zamówień publicznych nie mamy, jednak no de facto sama procedura, samo postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą przypomina proces sądowy. Mamy tam, prawda, rozprawy, posiedzenia jawne, niejawne. No to są technikalia, nad którymi dzisiaj nie będziemy się jakoś bliżej zajmować. Oczywiście ja o nich wspomnę w czasie naszego spotkania, ale chciałbym przede wszystkim powiedzieć o takich trzech najważniejszych kwestiach, czyli omówić kluczowe zasady postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, to po pierwsze. Po drugie, wskazać na problem ciężaru dowodu. Jest to niezwykle istotne zagadnienie dla zamawiającego, który jest uczestnikiem postępowania przed KIO. Mówiąc w cudzysłowie, proszę rzeczywiście, niech sobie Państwo to zawsze w cudzysłów wezmą, no sytuacja zamawiającego przed KIO jest podobna do sytuacji pozwanego w sądzie cywilnym. Pozwany nie musi udowadniać swoich racji. Swoje racje musi udowodnić powód. I tak samo jest w przypadku postępowania przed KIO. Co do zasady, rację ma udowadniać ten, kto złożył skargę. I
Tyle tytułem wstępu, więcej w dalszej części naszego spotkania. I na sam koniec chciałbym powiedzieć o takich najważniejszych argumentach na rzecz zamawiającego. A właściwie o jednym argumencie, który jest takim wspólnym mianownikiem wszelkich twierdzeń, wszelkich sztuczek procesowych, które można przed Krajową Izbą Odwoławczą wykorzystać po to, żeby obronić swoje racje, po to, żeby zamawiający mógł obronić swoje działania czy swoje zaniechania, jakie podjął w ramach postępowania zmierzającego do wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. Przechodząc, proszę Państwa, do rzeczy. Przed Krajową Izbą Odwoławczą nic, właściwie nic nie dzieje się z urzędu. Żeby w ogóle do KIO trafić, konieczne jest złożenie odpowiedniego środka zaskarżenia i to są przede wszystkim odwołania. Odwołanie do KIO przysługuje bardzo wielu różnego rodzaju przypadkach, które zostały przez ustawodawcę zebrane przede wszystkim w artykule 513 Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z tym przepisem odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcie umowy ramowej w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania wykonawców lub w konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy. Więc najpierw uczestnicy właściwie wszystkich procedur zmierzających do wyboru wykonawcy zamówienia publicznego mają prawo skarżyć czynność zamawiającego i projektowane postanowienia umowy. Ale to nie wszystko. Dalej. Odwołanie przysługuje na zaniechanie czynności w tych postępowaniach, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. Widzą Państwo, z jednej strony możemy zaskarżyć działanie, czyli czynność zamawiającego. No, takim działaniem jest też stworzenie projektu umowy, no to też jest swego rodzaju czynność, więc działanie zamawiającego skarżymy, ale możemy też zaskarżyć zaniechanie czynności, czyli skarżymy sytuację, w której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy, tu głównie chodzi o prawo zamówień publicznych, to jest ta ustawa, która nas tutaj interesuje, był zobowiązany, miał obowiązek podjąć pewną czynność, a tego nie zrobił. I takie zaniechanie też może zostać zaskarżone w drodze odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. I po trzecie, odwołanie przysługuje na zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Po pierwsze, czynność zamawiającego, po drugie, zaniechanie czynności i po trzecie, nieprzeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacjach, kiedy obowiązek takiego przeprowadzenia istniał. W praktyce, w takim obrocie, najczęściej chodzi tutaj o przypadki, w których zamawiający stwierdził, że nie musi stosować prawa zamówień publicznych, dlatego chociażby no tutaj najczęściej takim podstawowym czynnikiem jest uznanie, że wartość zamówienia nie sięga kwoty 130 tysięcy złotych, więc nie musimy tworzyć, nie musimy przeprowadzać postępowania, natomiast tutaj okazuje się, jakiś potencjalny wykonawca twierdzi, że jednak jest inaczej i takie postępowanie powinno zostać przeprowadzone. Dlatego, proszę Państwa, zawsze trzeba być ostrożnym. Ja sam w takiej mojej codziennej praktyce prawniczej bardzo często spotykam się z pytaniami właśnie o szacowanie wartości zamówienia. Osobiście zawsze radzę, że jeżeli jesteśmy gdzieś na styku, czyli no dobijamy do tej kwoty 130 tysięcy, to zawsze lepiej przeprowadzić postępowanie, niż go nie przeprowadzać i później przed KIO się tłumaczyć. No, ja rozumiem te wszystkie argumenty, które stoją za tym, może nie tyle unikaniem prawa zamówień, co
badaniem, czy rzeczywiście upewnianiem się, czy rzeczywiście musimy to postępowanie prowadzić, postępowania w ramach PZP. No, wiadomo, niestosowanie tej ustawy jest po prostu prostsze i wygodniejsze, no ale właśnie, nie zawsze jest dopuszczalne i tutaj o tym Państwo powinni pamiętać. Zresztą, gdyby tak szczegółowo analizować przepisy prawa zamówień publicznych, to moim zdaniem można z nich wyciągnąć wniosek, że stosowanie PZP jest regułą. Wyjątkiem jest jego niestosowanie, więc tu rzeczywiście zawsze trzeba mieć pewność, że nie musimy stosować tej ustawy. W każdym razie działanie, zaniechanie przeprowadzenia postępowania. I teraz kwestia, na którą mocno się zwraca uwagę w doktrynie, tutaj prezentuję Państwu fragment komentarza do prawa zamówień publicznych. Bardzo istotną kwestią w składaniu jakichkolwiek skarg do Krajowej Izby Odwoławczej jest wykazanie w tej skardze, że pomiędzy kwestionowaną czynnością albo zaniechaniem, a samym wynikiem postępowania istnieje związek. Nie chodzi o to, i o tym powinni pamiętać przede wszystkim potencjalni wykonawcy, którzy są może nieco sfrustrowani tym, że nie wygrali postępowania. Skarga do KIO to nie jest sztuka dla sztuki. To nie chodzi o to, żeby tam skarżyć wszystko jak leci i, prawda, przedłużać postępowanie albo utrudniać je, żeby tam dosłownie każda czynność czy każde zaniechanie było przez KIO kontrolowane. Nie o to chodzi. Skarga ma szansę uwzględnienia wtedy, jeżeli rzeczywiście istnieje związek pomiędzy tymi właśnie działaniami, zaniechaniami zamówiającego, a wynikiem postępowania. Może być tak, że owszem, zamawiający popełnił jakiś błąd, podjął czynność, do której nie był uprawniony. To się rzadko zdarza. Częściej się zdarza sytuacja, w której powinien jakąś czynność podjąć, a jej nie podjął. Ale jeżeli to jego działanie bądź jego zaniechanie nie miało wpływu na ostateczny wynik postępowania, no to skarga do KIO nie ma większych szans na uwzględnienie właśnie przez Krajową Izbę Odwoławczą. Ten związek jest niezwykle istotny i zamawiający powinien o tym pamiętać, bo kiedy przed KIO będzie się musiał tłumaczyć ze swojego postępowania, no to zawsze może powiedzieć tak, nawet jeżeli przyjmiemy, że owszem, popełniłem błąd, to ten mój błąd na wynik postępowania nie miał większego znaczenia. No, zawsze też konstruując skargę do Krajowej Izby Odwoławczej, wykonawcy na to powinni zwracać bardzo, bardzo dużą uwagę, bo właśnie błędy się zdarzają, ale nie każdy błąd jest na tyle istotny, że od razu zasługuje na to, żeby go gdzieś tam w skardze uwzględniać i żeby tutaj Krajowa Izba Odwoławcza interweniowała w tym obszarze. Kilka tez z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które odnoszą się do tego naszego zagadnienia. Przede wszystkim muszą Państwo pamiętać, że jako zamawiający zawsze jesteście gospodarzami postępowania. Ja tu nawet w ramach tych naszych spotkań webinarowych już kilkakrotnie zwracałem uwagę na to, jak dużą elastyczność daje nam prawo zamówień publicznych. Wiele czynności można, nie trzeba podejmować. Wiele kwestii zostało na mocy takich klauzul generalnych, odsyłających, pozostawione swobodnej, nie dowolnej, ale swobodnej ocenie zamawiającego. I z tej swobody, z tej elastyczności zamawiający, jeżeli mieści się w ramach wyznaczonych przez PZP, jak najbardziej może korzystać, właśnie korzystając, ciesząc się tą autonomią, swobodą, tym statusem gospodarza postępowania. Tej roli gospodarza nikt zamawiającego wyręczać nie może. Ani oferenci, którzy chcą być wykonawcami naszego zamówienia, ani Krajowa Izba Odwoławcza. Izba nie wyręcza zamawiającego w jego czynnościach, które on ma obowiązek podjąć. Przykładowo, no albo w takim, już nie mówiąc o sytuacji, w której nie ma obowiązku podejmować, albo nie może jakichś czynności podejmować.
Izba jedynie weryfikuje prawidłowość tych czynności i to tylko w granicy zarzutu odwołania. Niezwykle istotna kwestia, tylko w granicy zarzutu odwołania. Krajowa Izba Odwoławcza nie bada całości postępowania, nie wchodzi we wszelkie szczegóły tej procedury. Bada tylko to, co zostało zarzucone zamawiającemu przez tego, kto złożył odwołanie. Rozpoznaje sprawę w granicach tego zarzutu. Muszą Państwo to sobie naprawdę dobrze przyswoić i zawsze pamiętać, bo jeżeli kiedyś bylibyście postawieni w sytuacji takiej, że gdzieś jesteście przed kijem, bo musicie przygotowywać odpowiedzi czy jakieś stanowiska procesowe do postępowania przed kijem, to zawsze, jeżeli to jest oczywiście uzasadnione, warto podnosić taki zarzut, że na przykład no tutaj, prawda, Krajowa Izba chce badać kwestie, które nie są przedmiotem zarzutu sformułowanego przez odwołującego. No oczywiście to nie zawsze jest proste z wielu względów, także z takich względów, że w interesie wykonawców jest zarzucać jak najwięcej zamawiającemu, no bo jeżeli tych zarzutów mamy sporo, to też Krajowa Izba musi szeroko badać postępowanie, ale zawsze ona działa po wywołaniu jakby sprawy, czyli po złożeniu odwołania, nie działa z urzędu i tylko bada to, co zostało zarzucone. Dalej, Izba koncentruje się na stosowaniu prawa zamówień publicznych. Nie bada innych kwestii. Nie jest to organ powołany do badania działań zamawiającego z perspektywy innych ustaw, nie wiem, dotyczących finansów publicznych czy prawa karnego. Izba bada postępowanie działania zaniechania zamawiającego z perspektywy przepisów prawa zamówień publicznych. Popatrzcie Państwo na ten ostatni wyrok, który tutaj powołuje. Organami właściwymi do kierowania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa są prokuratura i policja. Organem takim nie jest Krajowa Izba Odwoławcza. Skąd się w ogóle takie tezy w orzecznictwie KIO biorą? Otóż czasami wykonawcy, chcąc konstruować odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, działają tak szeroko, że nie tylko formułują jak najwięcej zarzutów dotyczących błędnego stosowania prawa zamówień publicznych, ale formułują także zarzuty dotyczące, nie wiem, niegospodarności, podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zamawiającego, czyli już tak naprawdę starają się na wszelkie możliwe sposoby wykazać, że działanie zamawiającego było niepoprawne. No, nie ma zakazu, żeby w ten sposób pisać odwołania do KIO, ale sensu to większego nie ma, no właśnie z tego względu, że Krajowa Izba bada stosowanie PZP. Nie interesują Krajowej Izby kwestie dotyczące przestępstw, błędnego wydatkowania środków publicznych, od tego są inne organy państwa, policja, prokuratura, regionalne izby obrachunkowe itd., itd. Krajowej Izby Odwoławczej to nie interesuje, więc nawet jeżeli tutaj, prawda, wykonawca zarzuci nie wiadomo jakie przestępstwa, to i tak Krajowa Izba Odwoławcza tego badać nie będzie. Nie będzie nad tym się rozwodzić. Tak jak Państwu obiecałem, tylko kilka takich informacji dotyczących samej procedury. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardzo istotne, Izba nie działa z urzędu, najważniejsze jest odwołanie, złożenie tam odpowiedniego środka zaskarżenia, to odwołanie kieruje się do prezesa Izby, on następnie przekazuje już właściwie sformułowanym składom orzekającym. Izba wydając wyrok bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania odwoławczego. Bardzo istotna kwestia, my do tego będziemy wracać jeszcze w dalszej części naszego dzisiejszego webinaru. Liczy się stan rzeczy ustalony w toku postępowania odwoławczego, dlatego dla zamawiającego bardzo istotną rolą jest aktywny udział w postępowaniu przed KIO. Nawet jeżeli Krajowa Izba nie wyznacza rozprawy, no to i tak warto stanowiska na takich zasadach, na jakich to jest możliwe w przypadku rozpatrzenia
sprawy na posiedzeniu niejawnym, warto brać udział. Racja często sama się nie obroni. Jeżeli zamawiający nie weźmie jakiegoś aktywniejszego udziału w tym postępowaniu, albo może nie do końca kompletnie sformułuje swoje stanowisko w sprawie, może przegrać to postępowanie, nawet jeżeli ma rację. Ja już kilka razy spotkałem się z takimi sytuacjami, w których tutaj zamawiający mówili, że no przecież to odwołanie w ogóle jest nam bez sensu, my mamy tutaj rację, ale no właśnie, rację też warto i trzeba udowodnić, bo jeżeli w toku postępowania Izba ustali inny stan rzeczy niż ten, który nam się wydaje, że jest obowiązujący, no to niestety może się okazać, że po prostu przegramy sprawę. Generalnie Izba orzeka o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu, orzeka w wyroku, w pozostałych przypadkach wydaje postanowienie. Kiedy Izba uwzględnia odwołanie w całości lub w części? Po pierwsze wtedy, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu lub systemu kwalifikowania wykonawców. To, co Państwu już wspominałem na początku. Izba uwzględni całość albo część odwołania, jeżeli po pierwsze rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów, czyli zamawiający niewłaściwie dokonał czynności, niezgodnie z przepisami ustawy zaprojektował umowę w sprawie zamówienia, zaniechał czynności, do której był zobowiązany, żeby ją podjąć, albo w ogóle nie przeprowadził postępowania. Czyli doszło do naruszenia PZP, ale to naruszenie musi być na tyle ważne, na tyle istotne, że rzeczywiście albo wpłynęło, albo może wpłynąć na wynik postępowania. Jeżeli tego wpływu nie ma, to po prostu odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. I to, co też już tutaj Państwu wspominałem, niezgodność projektowanego postanowienia umowy z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy również może być przedmiotem postępowania i orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. Ja mam takie wrażenie, proszę Państwa, że my często w praktyce obrotu nie przykładamy odpowiednio dużej wagi do projektowanych postanowień umowy. Wszyscy koncentrujemy się na samych tutaj wymaganiach, tam, żeby jak najlepiej sformułować. Później wykonawcy, nasi oferenci też tam najczęściej pilnie studiują te wymagania, żeby ofertę jak najlepiej przygotować. Gdzieś te postanowienia umowne, projektowane postanowienia umowy, mam wrażenie, czasami zostają z boku. Niedobrze, bo koniec końców te postanowienia umowy są niezwykle istotne na etapie wykonywania tego kontraktu. W końcu w prawie zamówień publicznych to nie jest sztuka dla sztuki. Tu chodzi o to, żeby dobrze zrealizować zamówienia. No ja już parę razy spotkałem się z takimi sprawami, gdzie na przykład między tymi wymaganiami a projektowaną umową były pewne niezgodności, niejasności w projekcie umowy. Tu też trzeba na tę część dokumentacji postępowania trzeba zwrócić uwagę. Zawsze jeżeli Krajowa Izba Odwoławcza uwzględni odwołanie w części, bo może się okazać tak, że jedynie część zarzutów sformułowanych przez wykonawcę się potwierdziła, no to wtedy w sentencji wyroku wskazuje, które zarzuty uznała za uzasadnione, a które za nieuzasadnione. W sytuacji, w której Izba uwzględni odwołanie, czyli mówiąc kolokwialnie w przypadku, gdy zamawiający przegrywa to postępowanie, Izba może, po pierwsze, jeżeli umowa nie została zawarta, Izba może nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego, albo nakazać unieważnienie czynności zamawiającego, albo nakazać zmianę projektowanego postanowienia umowy, albo jego usunięcie, jeżeli jest niezgodne z przepisami ustawy. To jest jakby pierwsza grupa przypadków. Izba uwzględnia odwołanie, ale umowa jeszcze nie została zawarta. Czyli samo postępowanie w przedmiocie wyboru wykonawcy ciągle trwa. I wtedy
Przeważnie to jest tak, że izba po prostu nakazuje wykonanie bądź powtórzenie jakiejś czynności, czyli w tym naszym postępowaniu musimy się cofnąć o jeden, dwa, trzy kroki i zrobić to, czego nie zrobiliśmy, albo jakieś czynności powtórzyć. No jeżeli tutaj chodzi o projektowane postanowienia umowy, no to izba ma szerokie możliwości, bo albo nakazuje nam zmianę tego projektowanego postanowienia, albo jego usunięcie. I teraz, proszę Państwa, uwaga, jeżeli izba nam nakaże usunięcie postanowienia z projektu umowy, które uznała za niezgodne z przepisami ustawy, to musimy się zastanowić, w jaki sposób to wycięcie jednego z postanowień umowy wpływa na jego projekt. Czasami to jest tak, że wycinamy jakieś postanowienie z umowy i nic się nie dzieje. Spokojnie możemy całą umowę wykonywać bez tego postanowienia. Natomiast nie zawsze tak się dzieje. Czasami wypada nam z projektu umowy na tyle istotna klauzula, na tyle istotne postanowienie, że no, stajemy przed pytaniem, w jaki sposób, co dalej, tak? W jaki sposób tą umowę, czy ją w ogóle będzie można wykonać bez tego postanowienia. No tutaj wtedy trzeba rozważać zmianę dokumentów, którymi się inicjuje postępowanie, co jest, jak wiadomo, trudnym przedsięwzięciem i jakby zupełnie osobnym tematem na osobne spotkanie, więc nie chcę teraz w to wchodzić. Chciałbym natomiast uczulić Państwa, że jeżeli mamy nakaz zmiany projektowanego postanowienia albo wycięcie, usunięcie, nakaz usunięcia jakiejś klauzuli z projektowanej umowy, trzeba się zastanowić, w jaki sposób to wpływa na całość postępowania. To grupa pierwsza, czyli przypadki, gdy umowa jeszcze nie została zawarta. Grupa druga, czyli przypadki, gdy umowa już została zawarta i przegrywamy jako zamawiający postępowanie przed KIO, to Krajowa Izba może unieważnić umowę. No to jest najdalej idący skutek, bo to właściwie sprawia, że cały nasz wysiłek włożony w postępowanie idzie na marne, bo umowa koniec końców jest unieważniona. To natychmiast, jeżeli to się wydarzyło jeszcze przed rozpoczęciem realizacji umowy, to powiedzmy jest bardzo dobrze. Gorzej, jeżeli to by się wydarzyło, jak już umowa zaczęła być realizowana, wtedy nam się otwiera skomplikowany i naprawdę złożony problem rozliczeń z wykonawcą, bo tam przeważnie za te prace, które wykonał, trzeba będzie mu zapłacić i o ile znam praktykę obrotu, to taki wykonawca będzie się zastanawiał, czy przypadkiem jakieś roszczenia odszkodowawcze mu jeszcze nie przysługują. No więc to jest jakby najdalej idący skutek. Dalej, może unieważnić umowę, ale tylko w zakresie zobowiązań niewykonanych i jednocześnie nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu. Tak naprawdę to też jest daleko idący skutek, bo tutaj nam Izba unieważnia tylko część umowy, no ale jednocześnie może na nas jako na zamawiających nałożyć karę finansową. No więc to jest na pewno duża dolegliwość, bo jakieś tam środki trzeba będzie na pokrycie tej kary znaleźć. Po trzecie, nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, szczególnie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa. Znowu, sytuacja jest taka, że rzeczywiście Izba dopatrzyła się okoliczności, które by świadczyły być może nawet o tym, że trzeba unieważnić tę umowę, ale zachodzą jakieś ważne interesy, jakiś ważny interes publiczny w tym, żeby jednak jej nie unieważniać. To nie znaczy, że tu zostaje wszystko bez problemu, bo wtedy na zamawiającego jest nakładana kara finansowa albo jest orzeczenie o skróceniu okresu obowiązywania umowy. Czym jest ten ważny interes publiczny? Tu ustawodawca podaje przykład, to jest tylko przykład, obronność i bezpieczeństwo państwa. Ja bym wskazywał na to, że innym takim przykładem ważnego interesu publicznego mogą być
przede wszystkim ważne przedsięwzięcia infrastrukturalne, jakieś budowy dróg, szkół, szpitali. Tutaj też nieraz istnieje szerokie pole do tego, żeby wykazać, że istnieje ważny interes publiczny w tym, żeby jednak ta umowa została w jakimś zakresie sfinalizowana. I po trzecie, jeżeli umowa została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie, Krajowa Izba Odwoławcza może jedynie stwierdzić naruszenie przepisów i właściwie nic więcej z tym nie robić. Jakie są, proszę Państwa, uprawnienia zamawiającego, którego czynność bądź którego zaniechanie zostało zaskarżone do Krajowej Izby Odwoławczej? Przede wszystkim zamawiający do czasu otwarcia rozprawy może wnieść odpowiedź na odwołanie. Ta odpowiedź na odwołanie to jest podstawowa realizacja aktywnego uczestnictwa w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, o którym to aktywnym uczestnictwie już dzisiaj Państwu wspominałem i które naprawdę polecam. Jeszcze raz to powiem, racja sama się nie obroni. Na odwołanie wniesione przez potencjalnego wykonawcę trzeba, warto odpowiedzieć, przedstawiając w tym odwołaniu w sposób jak najbardziej kompleksowy, jak najbardziej wyczerpujący wszystkie nasze twierdzenia i jednocześnie dowody uzasadniające te wnioski, te twierdzenia, które my w naszym odwołaniu przywołujemy. Najlepiej by było, żeby odpowiedź na odwołanie była lepsza niż sama skarga. Wtedy mamy największe szanse na wygraną. Jeżeli naprawdę zbijemy, mówiąc kolokwialnie, zarzuty stawiane przez potencjalnego wykonawcę, czy stronę umowy, wtedy mamy największe szanse na wygraną. Po prostu musimy wskazać, wykazać, udowodnić, powołać konkretne argumenty pokazujące, że odwołujący nie ma racji, że nasze czynności były zgodne z przepisami prawa zamówień publicznych. Jeżeli jakieś czynności zaniechaliśmy, to dlatego, że nie mieliśmy takiego obowiązku ich podejmować, nie było to konieczne, nie było to uzasadnione. To jest pierwsza bardzo ważna sprawa. Odpowiadamy na odwołanie. Pierwsze, podstawowe, najważniejsze uprawnienie zamawiającego w postępowaniu przez KIO. Ale jest też drugie uprawnienie, czyli uwzględnienie odwołania. Znana instytucja prawna, stosowana też w procedurze administracyjnej chociażby, w przypadku, gdy jakaś tutaj nasza czynność, decyzja została zaskarżona, my mamy prawo w całości uwzględnić odwołanie. I tak samo jest w zamówieniach publicznych. Jeżeli zostało złożone odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, to my jako zamawiający możemy w całości je uwzględnić, czyli podjąć zaniechaną czynność, powtórzyć czynność, która została zaskarżona, postąpić, mówiąc inaczej, zgodnie z zarzutami przedstawionymi przez odwołującego, stwierdzić, że autor odwołania po prostu ma rację. Zgodnie z artykułem 522, w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości, uwaga, w całości, czyli wszystkich zarzutów przedstawionych w odwołaniu, tutaj nie mamy takiej możliwości, że uwzględniamy jedynie część odwołania, pozostałą część nie uwzględniamy, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym, bez obecności stron oraz uczestników postępowania, którzy przystąpili po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku to, co Państwu mówiłem, zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Całość albo nic. Albo wszystko uwzględniamy, co zostało nam zarzucone w odwołaniu, albo nie uwzględniamy niczego i wtedy rusza normalne postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.
I teraz, proszę Państwa, uwaga. W maju tego roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała bardzo interesujący wyrok. Myślę, że warto sobie odnotować to orzeczenie, bo ono właśnie dotyczy problemu uwzględnienia zarzutów odwołania. Nie może to być czynność pozorna. Uwzględnienie zarzutów odwołania w całości powinno być dokonane po analizie potrzeb i wymagań zamawiającego. Nie może następować w sposób automatyczny i tym samym prowadzić do dokonania tej analizy dopiero po uwzględnieniu zarzutów. No, proszę Państwa, może się pojawić taka pokusa. Wpływa nam odwołanie i sobie myślimy tak, a co my się tam będziemy przed tą Krajową Izbą, prawda, postępowanie będzie trwało, co nam, tylko praca nam dojdzie, uwzględnimy w całości odwołanie i po sprawie. Nie powinno się tak postępować. To, że odwołanie zostało złożone, to nie oznacza, że rzeczywiście odwołujący ma rację. Nieraz tej racji nie ma i odwołanie jest oddalane, po prostu nie jest uwzględniane. Więc trzeba przeanalizować, uczciwie na to popatrzeć, przyznać się nieraz do błędu, owszem trzeba, ale jeżeli tego błędu nie ma, no to też nie ma podstaw, żeby odwołanie w całości uwzględniać. I teraz, proszę Państwa, kwestie dowodów. Czyli sytuacja, w której jednak nie uwzględniliśmy w całości odwołania, rusza postępowanie. Zawsze warto, tak jak Państwu jeszcze raz to powtórzę, zawsze warto złożyć swoje stanowisko w sprawie, ale wróćmy do tego, o czym już tu dzisiaj Państwu wspominałem. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Treść tego odwołania to jest tak naprawdę niezwykle istotny dokument dla nas, jako dla zamawiających i dla Izby, bo zawsze musimy się odnosić ściśle do tych zarzutów, które zostały postawione. Nie wchodzimy w ogóle w rozważania nieobjęte zarzutami. Już nie mówiąc o tym, że nie wchodzimy w kwestie w ogóle wykraczające poza prawo zamówień publicznych. I teraz przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Nie dowodzimy rzeczy nieistotnych albo nie mających związku ze sprawą. W żadnym postępowaniu, w żadnym, także w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, nie sprawdza się metoda polegająca na tym, że zawalamy organ, sąd jakimś niesamowitą ilością różnego rodzaju twierdzeń i dowodów tylko po to, żeby natworzyć po prostu jakieś wrażenie niezwykłego zaangażowania. Udowadniamy fakty istotne. Nie udowadniamy faktów znanych, powszechnie znanych. Nie udowadniamy faktów znanych Izbie z urzędu, przy czym jeżeli dochodzi do rozprawy, to Izba zwraca uwagę stronie uczestników postępowania odwoławczego na to, że z urzędu zna takie czy nie inne fakty. Nie wymagają dowodu fakty przyznane w toku postępowania odwoławczego przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do rzeczywistości, co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy, przykładowo zamawiający może powiedzieć tak, rzeczywiście takie czy inne zdarzenia miały miejsce i ja się z tym zgadzam. Natomiast gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, Izba może te fakty uznać za przyznane, tylko zawsze musi brać pod uwagę wynik całej rozprawy. Dowody na poparcie twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. Jak rozprawa zostanie zamknięta, zamyka się także możliwość przedstawiania twierdzeń lub dowodów. Oczywiście w praktyce też, dlatego żeby nie przedłużać nadmiernie tego postępowania przed Krajową Izbą, warto twierdzenia, dowody przedstawiać od razu w pismach mających znaczenie w sprawie, w tych pismach procesowych, czyli w przypadku zamawiających najlepiej od razu w odpowiedzi na odwołanie. Kto i co ma udowadniać? Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ten, kto twierdzi coś przed Izbą, ten ma to udowodnić. Zauważcie Państwo, Izba nie działa z urzędu. Kluczowe jest złożenie odwołania przez uprawniony podmiot.
Izba działa, rozpoznaje to odwołanie w granicach zarzutu, więc w praktyce to wykonawca musi udowodnić, że doszło do niepoprawności, do jakiegoś zaniechania w postępowaniu, do podjęcia, niepoprawnego podjęcia czynności, że projektowane postanowienie umowy jest niezgodne z PZP. Że zamawiający działał albo nie działał w sposób niezgodny z prawem zamówień publicznych. Udowodnić to ma ten, kto się odwołuje. Zamawiający z kolei powinien bronić swojego postępowania. Jeżeli nie uznaje w całości zarzutów odwołania, to po prostu powinien bronić swojego postępowania, powinien wykazywać twierdzenia i dowody na to, że zamawiający, że wykonawca nie ma racji, ale jednak ten główny ciężar dowodzenia spoczywa na odwołującym. Zamawiający ma się bronić, ale nie musi udowadniać w żaden sposób tego, co twierdzi odwołujący. To jest jego sprawa. I to jest jakby ogólna zasada. Natomiast ciężar dowodu w przypadku zarzutu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego, albo na zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania odwoławczego. Widzicie Państwo, ta ogólna zasada dotycząca ciężaru dowodu może ulegać zmianie w przypadku, gdy zarzut dotyczy tego, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, a wykonawca, który tę ofertę złożył, nie uczestniczy w postępowaniu. Wtedy to zamawiający musi wykazywać, musi się odnieść do tej kwestii, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, czy też jej nie zawiera. No, proszę Państwa, zawsze trzeba pamiętać o tym, no to też bardzo zwraca uwagę Krajowa Izba Odwoławcza, że w praktyce najważniejsze dowody w postępowaniu przed KIO to są dokumenty, które powstają w toku postępowania. Tu no oczywiście istnieje możliwość przesłuchiwania świadków przed KIO, istnieje możliwość powoływania biegłych, no ale nie oszukujmy się, w zdecydowanej większości spraw Izba orzeka na podstawie dokumentów, czy to dokumentów samego postępowania, czy to tych dokumentów, które zostały wytworzone przez jego stronę, odwołanie, odpowiedź na odwołanie, inne stanowiska w sprawie. Jeżeli natomiast odwołujący nie sprosta swojemu obowiązkowi udowodnienia tych zarzutów, które sformułował w odwołaniu, wówczas takie odwołanie jest oddalane. I tu Krajowa Izba bardzo mocno podkreśla w orzecznictwie, że rzeczywiście twierdzenia i fakty trzeba udowodnić. Nie wystarczy ich uprawdopodobnienie. Nie wystarczy przedstawić dowody, które nie potwierdzają w sposób jednoznaczny twierdzeń odwołującego sformułowanych w zarzutu, a jedynie powodują jakieś wątpliwości. Może rzeczywiście działanie bądź zaniechanie zamawiającego było poprawne, może nie było. Te kwestie odwołujący musi udowodnić. Uprawdopodobnienie tutaj po prostu nie wystarcza. Ostatnia kwestia w dniu dzisiejszym i przejdę, bo widzę, że czas nas powoli nagli, przejdę do zerknięcia na nasz czat, czy tam pojawiły się jakieś pytania w czasie naszego dzisiejszego webinaru. Mówiłem Państwu, że tak naprawdę argumenty na rzecz zamawiającego to jest jeden argument. Czynności podejmowane w postępowaniu albo ewentualnie nie podejmowane w postępowaniu muszą mieć uzasadnienie faktyczne i prawne. Jeżeli dojdzie do postępowania, do skargi, do złożenia skargi przed KIO i dojdzie do procedury rozpoznania tej skargi, czyli do sytuacji, gdy my jako zamawiający nie uwzględnimy w całości zarzutu odwołania, to musimy wiedzieć, dlaczego jakąś czynność podjęliśmy albo dlaczego jej nie podjęliśmy. Jeżeli w toku postępowania działaliśmy świadomie, w sposób odpowiadający prawu, w sposób odpowiadający ustaleniom faktycznym, to właściwie nie mamy się czego obawiać. Przed Krajową Izbą bardzo łatwo wykażemy zasadność
naszego stanowiska w sprawie. Jeżeli natomiast działaliśmy trochę po omacku, albo na przykład dokumenty postępowania nie do końca dobrze oddają ten nasz sposób postępowania, no wtedy trudności mogą się mnożyć na etapie odwołania do KIO. Wtedy no naprawdę warto rozważać, czy przypadkiem nie przyznać racji zamawiającemu i po prostu nie uwzględnić jego odwołania w całości. Dlatego, proszę Państwa, ja bardzo często spotykając się z zamawiającymi przy różnych okazjach i na różnych forach podkreślam, że nigdy nie warto szczędzić czasu na przygotowanie postępowania i na jego solidne przeprowadzenie. Ja wiem, że to różnie w praktyce bywa, czasami musimy wydatkować środki szybko, bo gdzieś tam terminy rozliczenia takich czy innych dotacji się kończą, nieraz mamy jakieś powiedzmy jeszcze innego rodzaju naciski na to, żeby tutaj szybko procedować postępowanie. Pośpiech często się mści. Albo się mści właśnie na etapie tego, że przegrywamy postępowanie przed KIO i siłą rzeczy, no bo tak, co prawda przepisy są takie, że te odwołania powinny być dosyć szybko rozpatrywane w ciągu 14 dni, no ale to zawsze, nawet jeżeli się Krajowa Izba wyrobi w tym czasie, to i tak biorąc pod uwagę obieg dokumentów, czas na złożenie odwołania, na naszą odpowiedź, to się już ten czas wydłuża. Jeżeli Izba nam zakwestionuje jakąś czynność, no to musimy, tak jak mówiłem, zrobić jeden, nieraz dwa, trzy kroki w tył i ją powtórzyć. To wszystko wydłuża postępowanie, więc koniec końców może się okazać tak, że jeżeli my tutaj niesolidnie procedujemy, to i tak będziemy procedować dłużej, niż gdybyśmy się nie spieszyli. To jest jedna rzecz, a druga to mszczenie się niesolidnego prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego bardzo często okazuje się na etapie wykonywania umowy, gdzie powstają różnego rodzaju problemy, których spokojnie można by uniknąć, no właśnie zastanawiając się, dając sobie taki czas na spokojne przeanalizowanie tego, jak nasza procedura powinna wyglądać. Ja na dzisiaj dziękuję za uwagę. Tradycyjnie zapraszam do kontaktu mailowego. Za chwilkę już zatrzymam udostępnianie mojego ekranu i przejdę na czat, zerkając, czy być może pojawiły się jakieś pytania od Państwa. Standardowo pozostawię jeszcze kontakt do siebie na mailu, jeżeli by się pytania później u Państwa rodziły, to będzie można je zadać. Pytanie odnośnie zaniechania, nieprzeprowadzenia przetargu. Jakie konsekwencje grożą zamawiającemu w zamówieniach unijnych, wielomilionowych? Ostatnio miałam dość zażartą dyskusję w tym temacie, co w sytuacji, kiedy zamawiający nie zrobi, a ustawa go obliguje. No, tu mogą być bardzo zróżnicowane konsekwencje. Tak jak Państwu wspominałem, Krajowa Izba Odwoławcza orzeka przede wszystkim co do poprawności stosowania prawa zamówień publicznych. No więc w takim przypadku KIO nakaże przeprowadzenie postępowania, tak, ewentualnie gdzieś unieważni umowę zawartą w niewłaściwym trybie. Natomiast to nie wyłącza konsekwencji, które nas mogą spotkać na przykład ze strony regionalnych izb obrachunkowych, ze strony dysponenta środków unijnych. Tutaj jest naprawdę bardzo szeroka możliwość wymierzania różnego rodzaju kar, sankcji, zarówno dla jednostki, no jak i dla osób. Które takich zaniechań się dopuściły, no, zawsze gdzieś z tyłu głowy trzeba też mieć odpowiedzialność karną, która przecież też wchodzi w grę w takich przypadkach. No, generalnie ja na początku naszego dzisiejszego spotkania wspomniałem Państwu o tych zaniechaniach przeprowadzania postępowań w przypadku, gdy naszym zdaniem w ogóle nasze zamówienie nie kwalifikuje się do PZP. To już jest jakby gruby kaliber zaniechania. No w przypadku zamówień unijnych to naprawdę nie radziłbym,
nie radziłbym podejmować działań, które w jakiś sposób służyłyby obejściu przepisów ustawy, bo tak jak mówię, to się może spotkać z negatywną reakcją wielu różnych organów państwa i nawet gdzieś tam z koniecznością zwrotu tych dotacji. No to nieraz stawia jednostkę w sytuacji wręcz tragicznej, jak już kilka miesięcy dobrych temu doradzałem pewnemu samorządowi terytorialnemu, jednostce samorządu terytorialnego, której groził zwrot dotacji unijnych. No tak jak pamiętam te rozmowy, które gdzieś tam się toczyły z osobami odpowiedzialnymi za finanse tej jednostki, no to ci ludzie byli właściwie przerażeni, mówiąc, że to jeżeli faktycznie by doszło do takiego zwrotu, konieczności zwrotu tych środków, no to widmo jakiegoś bankructwa w ogóle przed tą jednostką stawało. Czy konstrukcja odpowiedzi na odwołanie, powoływane w nim dowody powinny spełniać wymogi formalne pisma procesowego zgodnie z PZP, czy może, z KPC, czy może ustawodawca w przypadku PZP nie wymaga aż tak rygorystycznych wymogów co do formy i wystarczy te dowody wskazać i załączyć? Tak jak gdzieś też wspominałem w czasie naszego dzisiejszego spotkania, generalnie już się nie odwołuje PZP w kwestii postępowania przed KIO do kodeksu postępowania cywilnego, dosyć szczegółowo regulując procedurę odwoławczą w samej ustawie Prawo zamówień publicznych. No ale właśnie, jak chodzi o konstrukcję tych pism, czyli odwołania, odpowiedzi na odwołanie, to te wymogi w PZP też są dosyć rygorystyczne. Na pewno trzeba tam te wszystkie, prawda, formalne kwestie zachować, czyli prawidłowo oznaczyć strony, podać gdzieś sygnaturę, datę, podpisy, załączniki i tak dalej, ale zawsze bardzo ważne jest to, żeby w jednoznaczny sposób sformułować nasze stanowisko w sprawie i je uzasadnić. I to w praktyce bardzo mocno zbliża odwołanie do takich właśnie pism, jakie znamy, chociażby z procedury cywilnej. Więc tak, no samo podanie jakichś ogólnych twierdzeń i załączenie dowodów może po prostu nie wystarczyć. A jak w kwestii odpowiedzialności pracownika zamówień publicznych w momencie, kiedy nie jest w stanie przeprowadzić postępowania, bo na przykład nie otrzymał kwestii technicznych, firma pracodawca zwleka. Jak rozumiem, tutaj chodzi o to, że nie ma jakiegoś odpowiedniego oprogramowania do przeprowadzenia zamówień. No, w takiej sytuacji pracownik oczywiście może się powoływać na tego rodzaju okoliczności, bo one obciążają jego pracodawcę, a nie jego samego. Nie można wymagać od osób zatrudnionych w jakimkolwiek sektorze, zwłaszcza w sektorze publicznym, żeby działały w sposób nie mając do tego odpowiednich możliwości. Muszą Państwo pamiętać o tym, że procedura zamówień publicznych obecnie jest prowadzona w sposób elektroniczny i te programy, które wykorzystujecie Państwo do procedowania, jak rozumiem, tu większość z Państwa wykorzystuje program, który nam dzisiaj organizuje webinar, ale gdyby ktoś z Państwa gdzieś miał sięgać do innych narzędzi, zawsze musicie się Państwo upewnić, no czy te narzędzia spełniają wymagania określone w PZP. To nie jest tak, że sobie można, nie wiem, za pomocą maila zwykłego i ogłoszeń wstawianych gdzieś na stronę internetową naszego podmiotu w zakładce aktualności tak procedować zamówienie. No, tak nie wygląda. Więc moim zdaniem pracownik nie jest odpowiedzialny, pracownik zamawiającego nie jest odpowiedzialny za to, po prostu nie przeprowadza wtedy postępowania, nie podejmuje żadnych czynności. PZP jasno stanowi, że na zamawiającym spoczywa obowiązek stosowania tej ustawy. W praktyce to jest kierownik zamawiającego, a nie jacyś szeregowi pracownicy. Chodzi na przykład o parametry produktu. Wiadomo, merytorycznie zrobić można, ale bez tak zwanego zielonego światła, bez odpowiednich parametrów, szacunków. No w takiej sytuacji oczywiście pracownik nie odpowiada za to. To jeżeli nie dostał jakichś jasnych wytycznych od kierownika zamawiającego. Kierownik zamawiającego to jest osoba odpowiedzialna za prawidłowe stosowanie prawa zamówień publicznych, nie szeregowi pracownicy. No chyba, że oczywiście to jest tak, że kierownik zamawiającego może te uprawnienia delegować na odpowiednie osoby, więc to zawsze trzeba szukać w danej jednostce konkretnej osoby, która jest odpowiedzialna za stosowanie prawa zamówień publicznych.
Przeważnie jest to właśnie ktoś na stanowisku kierowniczym, czy to kierownik całej jednostki, czy też kierownik jakiegoś działu poświęconego zamówieniom publicznym. Ja się nie spotkałem z sytuacją, żeby równa odpowiedzialność spoczywała na wszystkich pracownikach. No nie, tutaj główna odpowiedzialność spoczywa właśnie na kierowniku zamawiającego. Pozostawię Państwu zgodnie z tradycją mojego maila, w razie gdyby pojawiały się jakieś dodatkowe pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu. Staram się odpowiadać w miarę na bieżąco, więc myślę, że nie będą Państwo musieli zbyt długo czekać na reakcję z mojej strony. Dziś już dziękuję. Nasz czas powoli dobiega końca. Życzę Państwu miłego popołudnia, udanego weekendu i do zobaczenia na kolejnych webinarach organizowanych przez PZP24. Do widzenia Państwu.